Dzień dobry, dzisiaj stworzymy kompozycję przestrzenną ze zwykłego szarego kartonu i z farb. Wszystkie materiały, które dzisiaj użyjemy, są w 100% z recyklingu. Kawałek szarej tektury malujemy wedle upodobań. Niech będą to abstrakcyjne formy, abstrakcyjne kształty, esy, floresy, coś, co podpowiada Wam intuicja. Moja kompozycja jest nieprzedstawiająca. Użyłam zimnej gamy barw, takich z kierunku niebieskiego. Esy, floresy, kropki, paski i plamy to myślę jest gwarancja sukcesu. Następnym krokiem jest narysowanie różnych kształtów na odwrocie naszej kompozycji. Kolistych, prostokątnych, kwadratowych, to też od Was zależy. Kształty te wycinamy. Powstały przeróżne kształty, które jeśli natniemy, można je będzie ze sobą łatwo połączyć. Nacinamy w taki sposób. Po nacinaniu można je połączyć. Jest to łatwe i nie potrzeba żadnego kleju. Możecie budować w górę, w szerz. Wasza kompozycja może być tak duża, jak tylko chcecie, jak tylko wystarczy Wam sił i kartonu. Potem chciałabym, żebyście poszukali w sieci imię i nazwisko artysty, który tworzył obiekty podobne do tego, co zrobiliście Wy. Życzę udanej zabawy.